Jedziemy do weterynarza. No, co biedaczku? Co maluszku? Co maluszku ci jest? Nakarmiłaś już dzieci? Pokroiłam im tutaj trochę tego, co nagotowałam. Dzień dobry. Jedziemy do weterynarza, ale nie dlatego, że coś... tylko łapy widać. Bela śpi. Jedziemy do weterynarza nie dlatego, że coś się stało, tylko potrzebne są tabletki na... O, już jest. Potrzebujemy tabletki na odrobaczenie. Skończyły mi się, nie? To jest coś takiego, co się psu podaje regularnie, dla tych, którzy psów nie mają. Są takie na 1 miesiąc albo na 3 miesiące, no i po prostu już nie mam. I no, trzeba. To trzeba zawsze pamiętać. Tak więc, korzystając z tego, że jesteśmy w jakimś miasteczku, to podjedziemy do weterynarza i takie tabletki kupimy. A przy okazji ja ładuję film dla was kolejny, bo następny nocleg, który będziemy mieć, to prawdopodobnie internetu tam nie będzie, a udało mi się skończyć kolejny odcinek, tak więc mam nadzieję, że się załaduje szybko i będziemy mogli jechać dalej. Jest, tutaj ten pierwszy po lewej. O. O, o, o. Dobra. Co zamknięte? Zamknięte jest. O nie, co? Chodź. Dobra. Innymi drzwiami może. Chyba weszłam nie tymi drzwiami, co potrzeba. Tu? Nie wiem. A tutaj, tak. O, dobra, jest recepcja. Bela mi zaraz wejdzie na głowę, bo ona już się boi. Nie bój się, kochanie. Dzisiaj ci nic nie będą robić, tylko dzisiaj tableteczki weźmiemy i tyle. Hello, I'm sorry, I only speak English. You have a appointment? No, we just need a warming tablet. Just a warming tablet, yeah. Because we ran out and I just need to give a new one. Is that the problem? It's place to be in. It was a clean, a pisica. I'm there. I have a cat and a dog, and I smell like, like that. Rany, ale żeśmy trafili. Jestem bardzo poruszona, bo zaczęliśmy rozmawiać z tym młodym, wspaniałym człowiekiem i okazuje się, że on pomaga ratować bezdomne psy i koty. I robią to wspólnie. Jest więcej osób oczywiście zaangażowanych. Tutaj jest dość spora klinika i pracuje kilku weterynarzy. I jego pomysłem jest po prostu sprzedawać kawę, obrazy, a także suplementy dla psów i ten dochód, te pieniądze, które on w ten sposób uzyska, wszystkie idą na ratowanie tych psów, na utrzymanie i ratowanie tych psów. No po prostu
brak słów. Pokażę Wam jak najwięcej i wstawię link w komentarzu i mam nadzieję, że jeżeli możecie, to być może też wspomożecie tutaj tą organizację. Okay. Yes. I'm Viv from Romania and I save street animals with selling coffee. It's a big project. It's a nice one. Max, no. Max, no. Also, I make supplements. I'm the first vet in Romania to making supplements for dogs and cats and all the stuff. And now, your dog and cats can save animal, street animal, because a part of the profit goes to the street animal. Okay. To saving all the things. Yes. Wow. So yes. We are going to buy some. Yes, if actually, you want. Yeah, I wanted to ask about probiotics. Kawa w gabinecie weterynarza. Tego jeszcze nie było, ale słuchajcie, jaka to jest kawa. Kupując tą kawę, pomagasz psom i kotom. No po prostu kawę zacznę pić. Ja normalnie nie piję kawy już od paru lat, ale dosłownie dostałam ją w prezencie, ale ja jednak chcę zapłacić za tą kawę, tak? Podwójnie, potrójnie zapłacę za tą kawę, dlatego że te pieniądze to po prostu, słuchajcie, będą doskonale spożytkowane, a tą kawę podaruję komuś. We sell it on internet. Dane. Sell already 40,000. 40,000 of them. Yes. Dollar. $40,000 you made on selling months. This. Months, yes. Wow, this is such a brilliant idea. No. You're a clever guy. And everything for a good cause. I'm amazed. No, co biedaczku? Co maluszku? Co maluszku ci jest? No, ten kruszynka jest niestety dość poważnie chory. Chora, bo to chyba jest dziewczynka. Thank you so much. It's been a pleasure to meet you. And good luck with your project. I will come in your country to save all the dogs there. Oh, we have some problems, but we don't have that many street dogs, fortunately. You have good doctors there? Good vets? It depends. Oh, depends. Okay. It's like everywhere. I co? Będziesz pływała? No, na razie się napiję. Dobra woda? Idziemy pływać? Chodź, chodź. No, chodź, chodź. Ciekawe, czy pójdzie za mną, no. Chodź. Chodź. Będziemy pływać, chodź. Come on. Bija, bija. Tak. Grzeczna dziewczynka, tak. Nie. No trochę zimna woda. Dzisiaj nie jest ciepło. Nie. Za zimna. Chodź. Woda jest taka jak w jeziorze. Ja dlatego nie lubię jezior, bo z reguły jeziora wyglądają tak. To jest taki zalew, tak naprawdę zalana rzeka.
ładne miejsce, ale ja wolę plażę. Co tu będę dużo gadać? Nie ma to jak przejrzysta woda i teraz po tym jak wróciliśmy z Grecji, no to trochę trudno się przestawić. No ale jest wystarczająco czyste, żeby iść popływać. Może nawet tego nie widać na filmie, ale da się wejść. No, nogę widać. O, widzicie? Nogę widać, to znaczy, że jest przejrzysta. W wielu miejscach spotykamy bezdomne psy i tutaj też żeśmy spotkali taką dziewczynę i słuchajcie, to jest mama, która ma dzieci, ona wykopała tam taką norkę, chodź pokażesz mi swoje dzieci, chodź pokażesz mi dzieci, tak, wykopała tutaj taką norkę i tutaj jest 6 szczeniaczków, słuchajcie, zobaczcie, no. Pokażemy dzieci, tak? Ja napisałam do tego weterynarza, podałam mu lokalizację i mamy nadzieję... O jeny, jeszcze jeden jest tu, bo są dwa wejścia. Dzień dobry. Dzień dobry. No chodźcie, Boże, po basku. Dzień dobry. Jezu, one takie fajne. Jeszcze troszkę są za malutkie, żeby iść do nowego domku, ale już niedługo będą mogły iść do czyichś domków i mamy nadzieję, że znajdą fajne nowe domki. Jeszcze jeden tam jest? Ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! Siedem, bo jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden tu się gramoli. O, chodź tutaj, biedaczku. Chodź, pokaż się. Pokaż się. Tak. Piękne. O, tu włażą na mnie. Naprawdę są przecudowne, słuchajcie. Tak. Śliczne jesteście. Tak, i na pewno głodne chcecie jeść. A mama już ma troszeczkę was dość, bo jest was dużo i już pewnie gryziecie po cycuszkach. O, tak. Tej biednej piesiulince nagotuję zaraz mnóstwo jedzenia. Mam tutaj wątróbkę, którą kupiłam dla naszej księżniczki i ugotuję ją razem z płatkami owsianymi, które są o wiele bardziej zdrowe dla psa niż ryż. I dam jeszcze marchewkę i groszek do tego. Super będzie. Wyżerka, że ojeny. Poczekaj, ja ci tutaj pomogę, poczekaj. Ja jej przedtem dałam do miski,
ale ona trochę sobie nie umie z tym poradzić, bo czegoś takiego nigdy w życiu nie jadła. I wiecie co? Poczekaj. O, proszę. I ktoś może pomyśleć, że to o, takie płatki, tyle płatków, tak mało mięsa. Wiecie co? Tutaj jest 10 razy tyle mięsa, co w tych karmach, które oni podają. Bo tam, jak poczytacie, to niektóre tanie karmy mają zaledwie 3-4% mięsa. No, to teraz pora na śniadanie dla maluszków, bo się upominają. Chodźcie tutaj, ja wam pomogę znaleźć. Mamy cycuszki, tak. O tak, tak. Chodź, weź nakarm te swoje dzieci. Oj. Proszę. O tak. Jeden. Jeszcze jeden. Chodź tu. Chodź, połóż się, daj im cyzurkę. O tak, no, połóż się, tak, daj. Tak, daj i niech one się najedzą, biedaczki. O tak, tak. O tu. No, no, stój. No chodź, nie uciekaj. Daj im zjeść. Pokroiłam im tutaj trochę tego, co nagotowałam. I wiecie co? To takie mięciutkie jest, rozgotowane. To mam nadzieję, że ten tylko będzie straszny bałagan, jak ja im to dam. Chodźcie do dzieci, może dacie radę to jeść. Poczekajcie, bo one nigdy nie jadły. Masz. O, no. No, spróbujcie. Jeden już je. Masz. W życiu nie jadły. Ten nie chce. Wąchają. Tu masz. Szykuję dla nich jeszcze jedną porcję, bo poszło tamto chwila, moment, trochę też rozdeptały. Nie będę im za dużo dawać, bo no wiecie, to pierwszy raz one coś takiego jedzą, żeby brzuchy je nie bolały. Ale widzicie, właśnie to są takie malutkie kawałeczki wątróbeczki i te płatki. I też patrzę, żeby nie był za duży kawałek marchewki, bo jakiś może się udławić tym, nie? Kurczę, no naprawdę one już jeszcze są trochę za małe, ale niedługo, jak będą umiały jeść, to mogą iść już do jakiegoś domu. Muszę jeszcze raz napisać do tego weterynarza. Wiecie co? Przyszłam tutaj do tej norki, ale słyszę, że się uciszyły i wszystkie poszły spać. No to w takim razie brzuszki napełnione, niech sobie śpią. Jak się obudzą, to ja już mam gotowe
i będę mogła znowu je pokarmić. O, nie, przepraszam. Jak tylko mnie usłyszały, to wyłażą. No to chodźcie, dzieci, pojedzcie. No jedzcie się dosyta i będziecie spać. Tak. Chodź, chodź, chodź. No, dzień dobry. Wiecie co? Zaczynam mieć wątpliwości co do intencji tego weterynarza, bo ja nie wiem. Ja do niego tam dzwonię, to on w ogóle nie odbiera już. Wysyłam SMS-y, też nie ma żadnej odpowiedzi. I teraz tak się zastanawiam, na ile ta jego organizacja, ta fundacja, co on tam sprzedaje, te kawy i te wszystkie inne tam produkty, żeby zarobić na te niby bezdomne zwierzęta w Rumunii. To gdzie? Jak ja tu znalazłam tutaj tą sukę z tymi psami i on nie przyjeżdża. W ogóle zero po prostu. Nie wiem. Masakra jakaś, no. No wiecie, my tu też nie możemy zostać forever. No tutaj tam parę dni możemy zostać i tam dokarmiam te pieski i tą sukę. I tutaj widzę też na szczęście, że ktoś zagląda. Jest taka pani, takie państwo, takie małżeństwo. I oni mówią, że przyjeżdżają codziennie. No nie wiem, czy codziennie, bo my tu już jesteśmy trzeci dzień. No i ja ich widziałam, no dobra, no dwa razy. Nie wiem, no przyjeżdżają tutaj ludzie. Tutaj rozmawiałam jeszcze z taką inną panią. To oni powiedzieli, że na dzień przyjechali, ale ona mówiła też, że wie, że tam jest ten pies i że przywożą tą karmę, czyli tak jakby wygląda na to, że ci ludzie, wiecie, miejscowi, no to wiedzą i dokarmiają zwierzęta. Ta pani też swojego pieska miała, no to wiadomo, że jak ktoś ma psa, no to też no, dokarmia inne pieski, nie? Bo to takie naturalne jest. Ale wiecie co? Wkurzona jestem na tego weterynarza, naprawdę. Taka i no, rozczarowana po prostu. I ja właśnie naprawdę przestrzegam przed wysyłaniem gdzieś pieniędzy, wiecie, jakby. Bo my nie wiemy, gdzie te pieniądze trafiają. By pomagać, tak, ale konkretnie jak ty masz 100% wiecie pewności, że te pieniądze trafią tam, gdzie powinny trafić. Dobra, dzieci, chodźcie. Chodź, chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Czekaj, Bubaczku, tutaj sobie. O tak, sobie stań tu. I tu masz. O. No chodźcie, chodźcie. No, wyłaźcie z norki. Chodźcie jeść. Tu się rozdał. Lepiej. Tu. Chodź. O. Tu. Tu. No poczekaj, poczekaj. Nie chodź, maluszku. Chodź tutaj. Chodź tu. Chodź, chodź. Chodź, ja cię tutaj wezmę. Bela, idź stąd. Bela. No chodź tu, masz, chodź tu, masz. Jak ja cię wyciągnę? Chodź. Chodź tu. Chodź tu, baranku. Chodź tu, 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 tu. Tu. Tu masz. Bela, get lost. Get lost. Home, home. A tutaj są państwo, którzy opiekują się tymi pieskami. A, tak więc. O, jeszcze jeden tam. Z drugiej strony. Z drugiej strony tu jest. Z strony. Kosi. Hej. Hej, mama. Hej, mama. Hej. Hej, tu pój, mami. Hej. Mama. Hej. Teraz pora obiadu. Masz doje. Pora obiadu.
Wiecie co, idę się zapytać tej pani, ile oni tu będą mieszkać i mogę im zostawić trochę karmy. To można namoczyć w wodzie i karmić te małe psiaczki. Hello, hello, hello. Yes, how long are you staying here? I'm staying all day. Long day. Yes, yes. Good day, I'm staying. So I will give you this. Yes. For these little puppies, if you can put some water. Yes, and it will soak. Okay. And you can use, you know, the like put here and here, and then give it to the puppies. Oh, in the puppy here. Yes. Okay, there. I put little bit water. Yes. And I put here and I give. Yes. You. Okay. Okay. It's okay. Yes. Because yes. Now we will give them some food. Okay. Yes? I bring. And I give you later. Yes. Yeah. Okay. Before, it's okay. Like in the yeah, evening. Yeah. It's okay. And me, I have. Okay. Because I know here is a little bit dog. Okay. Because it's not first date. Okay. I coming here and okay, I know. Okay, so you know, so you yes, come here yes, and you feed yes, them. Yes, yes, yes. You want this? No. No, it's you okay. Can, I leave it. Yeah, oh, okay, you can okay, leave it. Okay. Okay, thank you so much. Oh, because welcome. All the time, I leave it here. Przyjechali Państwo z małym sznaucerkiem. Bela! Kurde, to Mika, dla mnie. Dzień dobry. No ten chłopak to pięknie wygląda. Nasza to wygląda jak po prostu z sierocińca.